Bielsko. Przeboje non-stop. Minęła godzina 10.30, więc przenosimy się do naszego studia debat wyborczych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, a razem ze mną kandydat na burmistrza Szczyrku. Witam. Witam. Kandydatów do tego stanowiska jest dwóch. Niestety drugi nie przyjął naszych warunków, naszego zaproszenia, ale obu panów przedstawię w kolejności alfabetycznej. Antoni Byrdy, Komitet Wyborczy Wyborców Szczyrkowianie Razem, 55 lat, wykształcenie średnie techniczne, obecny burmistrz miasta, w samorządzie miejskim od 20 lat, wcześniej był radnym i przewodniczącym Rady Miejskiej. Zawodowo prowadził działalność gospodarczą w turystyce, a naszego zaproszenia nie przyjął Ryszard Cembala, Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Społeczeństwo, 51 lat. Także panie burmistrzu, spotykamy się sam na sam. Zasady naszych debat się nie zmieniają, mimo że jesteśmy tylko w dwójkę. 5 pytań usłyszy pan, czas na odpowiedź 1 minuta. To co, zaczynamy. No chciałbym przywitać panią, chciałbym przywitać państwa i chciałbym przywitać mieszkańców naszego miasta, bo zapewne będą słuchaczami tego programu. Myślę, że nie tylko, bo Szczyrk to miasto ważne nie tylko dla całych Beskidów, ale też dla województwa śląskiego. Zaczynamy. Panie burmistrzu, pytanie pierwsze. Zmorą Szczyrku są korki. I latem, i zimą. Można się spodziewać, że sytuacja będzie gorsza, bo cały czas modernizowana jest infrastruktura zimowa dla narciarzy, która przyciąga. Jak chce pan usprawnić komunikację w mieście? Minuta, proszę bardzo. Dokładnie przez Szczyrk przebiega droga wojewódzka 942. To jest droga przelotowa w stronę Wisły, a nie jest to droga docelowa. Także przyjęliśmy takie dwa kierunki działania. Jeden krótkofalowy, a więc jak najlepiej rozwinąć komunikację ze strony Bielska. I to jest w ramach Związku Powiatowo-Gminnego. I drugie to już tutaj nasze rozwiązania krótkofalowe, a więc ten skibus, który zaczął funkcjonować w tą zimę, sprawdził się bardzo dobrze. W tej chwili przygotowujemy koncepcję na koncepcję na prawo-lewoskręty przy głównej ulicy oraz kierunki jednokierunkowe ulice w zjeździe z tej drogi, które także usprawnią ruch. Natomiast długofalowe działania to już konferencja, jaka odbyła się pół roku temu. Tam nakreśliliśmy kierunki długofalowe, między innymi kupiliśmy skalitę, gdzie ma być mieścić się duży parking, który stamtąd by ruszył skibus i ewentualnie przyszła komunikacja miejska. Rozmawialiśmy z gminą Buczkowice na temat ewentualnego parkingu poza Szczyrkiem. Panie burmistrzu, czas się skończył. Dziękuję bardzo. Pytanie drugie. Kolejny problem to smog. W Szczyrku sytuacja jest o tyle specyficzna, że mieszkańcy, którzy w swoich domach prowadzą działalność gospodarczą, na przykład wynajmują pokoje dla turystów, nie mogą starać się o dofinansowanie na przykład do wymiany pieca. Tak było do tej pory. Jakie pan ma pomysły na walkę o czyste powietrze w Szczyrku? Proszę bardzo. Zaczęliśmy od edukacji, czyli od najmłodszych, od przedszkola, od dzieciaków. Jutro na przykład będzie kolejny happening, gdzie będziemy rozdawać bajeczki, kolorowanki, gry planszowe. W ostatnich 3-4 latach zmieniliśmy 120 kotłów w Szczyrku. W tej chwili jest jednak tendencja, że coraz więcej chce opalać gazem. Wczoraj odbyło się spotkanie w ramach Ministerstwa Ochrony Środowiska, a więc ten projekt rządowy, który wchodzi. Bo co jest bardzo istotne, proszę państwa, sama wymiana kotła niewiele daje, jeśli nie ma termomodernizacji budynku, jeśli nie ma wymiany okien, to się wszystko nie sprawdza. Ja obserwuję, że coraz więcej mieszkańców naszego miasta sami na własną rękę także zmienią kotły na gazowe. Natomiast tak powiedziałem, oprócz tego jest komunikacja, która także robi ten smog i myślę, że te skibusy także były rozwiązaniem na rozwiązanie tego problemu. Oprócz tego wprowadzamy następne programy, czyli Eternit, który jeszcze zalega na domach. W tym roku 50 hektarów zostało ściągniętych z domów. Musimy postawić kropkę. Bardzo szybko czas biegnie. Jest wiele do powiedzenia, ale myślę, że najważniejsze rzeczy, konkrety można zdążyć. Przed nami trzecie pytanie.
Czy pańskim zdaniem Szczyrk turystycznie na sportowo to są tylko ośrodki narciarskie, czy nie? Jeśli nie, to co jeszcze? No myślę, taki priorytet, który był zawsze, w zimą narty, natomiast lato turystyka aktywna, Szczyrk siła energii. To jest to hasło przewodnie w ramach Beskidzkiej Piątki. W tej chwili pracujemy wspólnie z Bielskiem na połączenie trasami rowerowymi, które będą okalały Szczyrk od Klimczoka aż do Skrzycznego. Z tego, co mam już informacje, pracujemy nad tym. Centralny Ośrodek Sportu, tutaj Szczyrkowski Ośrodek Centralny Ośrodek Sportu oraz Beskid Sport Arena. Wszyscy też już przygotowują wstępne założenia tych tras. To powtarzam, będą trasy lajtowe, lekkie, rodzinne, które będą biegły tutaj górami. My natomiast mamy wewnątrz miasta teren ograniczony. Jest to wąska kotlina, ale też przygotowujemy jeden odcinek, który będzie łączył od kolejki w stronę gondoli, bo tam jest możliwość stworzenia na dole trasy rowerowej. A więc narty, a więc turystyka aktywna, bardzo rozwija się turystyka piesza po szlakach. Następny teraz modernizujemy szlak Stanisława Huli. Bardzo dziękuję. Dużo się dzieje. Kolejne pytanie, numer 4. Powoli zbliżamy się do końca. Panie burmistrzu, no to słychać coraz częściej. Mieszkańcy Szczyrku skarżą się, że miasto przestaje być dobrym miejscem do życia. Co pan chce zrobić, żeby poprawić komfort życia Szczyrkowian? Niestety wiele w tym jest prawdy, bo te 4 lata skupiłem się na tym, żeby uratować sytuację finansową miasta, gdzie było bardzo duże zadłużenie, aby te wszystkie inwestycje mogły ruszyć. To wszystko się dzisiaj dzieje. Ponad 3 miliony złotych dodatkowo wprowadziłem już do budżetu miasta. Więc teraz przyszedł czas dla Szczyrkowian. A więc przede wszystkim to, co dla nich jest najistotniejsze. Lampa, droga, a także już w tej kadencji zaczęliśmy. Wyjścia mieszkańców w góry w ramach Poznajemy Szczyrk. Dzień Ojca na Beskidzie. Dzień Matki na Hali Skrzyczeńskiej. Dzień Kobiet na Skrzycznym. I tych imprez będzie przybywać dla naszych mieszkańców. Zrobimy także, rozdajemy karnety dla dzieciaków od 1 do 3 za symboliczne sumy 150 zł na cały sezon narciarski, gdzie mogą jeździć. Oprócz tego wszystkie dzieci u nas od 1 do 3 uczą się jeździć na nartach i uczą się pływać. Myślę, że tych imprez będzie więcej. Przygotowujemy kartę Górala, która ma być także odpowiednikiem na wszystko to, co mieszkańcy cierpią z tego powodu, a więc zniżki na różne urządzenia, na różne instytucje. Dziękuję w Szczyrku. Dziękuję bardzo. To już wiem, o co pytać w przyszłości. Karta Górala. Kończymy, panie burmistrzu. Ostatnie pytanie. Deweloperzy podbijają Szczyrk albo chcą podbić Szczyrk, może tak powinnam powiedzieć. Jest coraz więcej chętnych do stawiania apartamentów w tym mieście. W jaki sposób chcecie to państwo wykorzystać? Powiem tak, jeśli chodzi o budownictwo deweloperskie, największy opór jest tego mieszkańców. To budownictwo rzeczywiście nie jest ładne, ono nie wkomponowuje się w architekturę miasta. Natomiast rzecz polega na tym, 6 arów mamy na najmniejszy domek budowlany, a na tej działce możemy wybudować 3 segmenty apartamentowca po 2 mieszkania, więc 6 mieszkań. I to chcemy zmienić na najbliższej sesji, z 2 do 4 arów podnieść ten areał. Oczywiście robimy utrudnienia w postaci szerokości dróg, nośności dróg, bo nie chcemy, żeby Szczyrk zalały apartamenty, które nie wpisują się w charakter tego miasta. I muszę powiedzieć, że nasza infrastruktura nie jest przygotowana tak, jak jeden z deweloperów chce wybudować ponad 100 mieszkań, żeby tam przyjąć 200 samochodów na drodze, która ma na przykład 3 metry szerokości. Jest to problem nie tylko Szczyrku, jest to problem ogólnopolski, a w miejscowościach turystycznych już nie wspomnę. Problem naprawdę, nad którym będziemy starać się go trzeba ograniczyć, się a nie zatrzymiemy go. Bo wykładnia prawna mówi, że nie damy rady tego zablokować całkowicie. Bardzo dziękuję. Jeśli ktoś myślał, że przy jednym kandydacie, jednym rozmówcy będzie łatwiej prowadzić debatę, no to się okazało, że nie, bo jest wiele do powiedzenia. Bardzo dziękuję. W najbliższą niedzielę między innymi wybierzemy włodarzy Szczyrku. Kto będzie rządził tym miastem przez najbliższe 5 lat, zdecydują mieszkańcy. Zachęcam
zachęcamy do głosowania. Kandydatów jest dwóch, Antoni Byrdy i Ryszard Cembala, a moim gościem był obecny burmistrz, pan Antoni Byrdy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja także dziękuję i też wszystkich zapraszam do Mur Wyborczych 21 października. Już w niedzielę. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Radio Bielsko. Radio Bielsko. Przeboje non-stop.